To jest nasza wystawa retrospektywna, pokazująca 10 lat działalności Grupy Sędzia Główny. Zajmowałyśmy się performance, czyli sztuką ciała, ale jakby tego ciała umieszczonego w społecznie, problemami kobiety w społeczeństwie, ciała, które jest tresowane, ciała, które jest jakby wystawiane na sprzedaż, kalek trochę takich medialnych i destruowaniem czy dekonstruowaniem takich medialnych wizerunków, ale też że duża część z tych prac, które tu są na wystawie, dotykają czegoś, co się nazywa pojęciem abject, czyli wstrętu, ale wstrętu takiego, które odczuwamy przez swoje ciało. Ale jest to też performance w bardzo wielu realizacjach, taki mocno wysiłkowy. To jest w sumie taką kontynuacją trochę nurtów klasycznych w sztuce performance. Godzina 23:10. Wyciek Sędzia Główny to tytuł, który wymyśliła nasza kuratorka Anna Mitus. Bardzo nam się spodobał, bo jest tak trochę jak ta wystawa i tak jak to już mówiłam, jak nasza sztuka, taki trochę przekorny, jak sam w ogóle, jak sama nazwa grupy, tak? My się nazywamy Grupa Sędzia Główny, co w języku polskim ma taki odnośnik typowo do zawodu męskiego. Jesteśmy dwoma kobietami, powiedzmy, ukrywającymi się pod tą zapożyczoną męską nazwą. A być jak sędzia główny, myślę, że super jakby podsumowuje tą wystawę i super podsumowuje te 10 lat naszej działalności. Duża część z tych prac, które tu są na wystawie, to dokumentacja naszych działań, zdjęcia z naszych działań. Wystawa ma jeszcze dwa oddzielne bloki. Jeden to omarze, czyli prace, które zrobiłyśmy inspirując się pracami innych artystów, a drugi blok to beznadziejniki, czyli takie autoironiczne prace dotyczące sztuki, działalności grupy. Beznadziejniki to takie projekty, które sobie zapisywałyśmy gdzieś na marginesie w notasie, planując kolejne działania czy kolejne performance. Beznadziejniki to były po prostu akcje odrzucone. Były śmieszne, były jakby, tak jak powiedziałam, autoironiczne, ale nie wprowadzały, tak nam się wydawało, nie wprowadzały nic do świata sztuki. Natomiast jak zaczęłyśmy je realizować, nadal są śmieszne, nadal dla nas są beznadziejne, natomiast dla świata sztuki zaczęły znaczyć chociażby tyle, że znajdują się w kolekcjach. No i są taką dość naszą przekorną odpowiedzią na to, czym jest sztuka, czym jest dla nas samych performance i też trochę w tych beznadziejnikach śmiejemy się samych siebie.